pierwsze 500 zł już na kontach. Na przyszłość moich córek na pewno odłożę na konto. Wyróżnienie dla prezydenta. Żebyśmy byli wrażliwi na drugiego człowieka. Dzień dobry Państwu, witam 1 kwietnia, Karolina Lis, zapraszam na wydarzenia. Ruszył program Rodzina 500+. Od północy można składać już wnioski. W lubińskim Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od rana ustawiały się kolejki rodziców i opiekunów, którzy biorą udział w projekcie. Dwie rodziny z Lubina jako pierwsze w Polsce otrzymały z rąk Roberta Raczyńskiego pozytywne decyzje o przyznaniu 500 zł na każde dziecko. Jeszcze dziś pieniądze mają trafić na ich konta. Na ich naukę, no i na podróże, na jakieś wakacje też. Na pewno na przyszłość moich córek, na pewno odłożę na konto, na studia, bo już niedługo moja córka kończy 18 lat za 2 lata, więc na pewno to będą pieniądze przeznaczone na jej studia. Na przykładzie dwóch rodzin z Lubina, które otrzymały pozytywne decyzje, i miasto, i MOPS chciały w ten sposób pokazać, jak sprawnie ruszył program w Lubinie. U nas zawsze szybko się decyzje wydaje generalnie, bo się szybko decyzje podejmuje. Papier, który leży, mówię zawsze, nie pracuje, w związku z czym nie pomaga ludziom, bo urzędnicy mają pomagać ludziom. Jeśli papiery długo leżą, to znaczy, że ludziom nie pomagają. Prezydent Lubina Robert Raczyński osobiście pogratulował rodzinom, którym prawdopodobnie jeszcze dziś pieniądze wpłyną na konto. Ciężko jest utrzymać czwórkę dzieci w domu. Na pewno milej będzie gdzieś wyjść, czy do kina, czy na basen, a teraz no to... To były takie przyjemności od święta, że tak powiem. Dla mnie, jako dla samotnej matki wychowującej trójkę dzieci, jest to bardzo duża kwota, duży dodatek. W Lubinie z programu może skorzystać około 4000 rodzin, w których wychowuje się 8000 dzieci. Wszystkie rodziny, które złożą wniosek w ciągu pierwszych 3 miesięcy od startu programu, otrzymają świadczenie z wyrównaniem od 1 kwietnia. Na terenie Lubina wnioski można składać w budynku MOPS-u, gimnazjum nr 1, 3 i 4 oraz przez internet. Od rana w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Głogowie ustawiła się długa kolejka. Osoby, które mogą skorzystać z programu Rodzina 500+, chciały złożyć wniosek o świadczenie. Każdy, kto ma zamiar osobiście dostarczyć dokumenty, musi się uzbroić w cierpliwość. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy pękał w szwach. Niektórzy, żeby złożyć wniosek, czekali od godziny 6 rano. Inni stali cierpliwie w kolejce, bo jak wszyscy wspólnie przyznają, czekać jednak warto. Jak ktoś jest biedny, to na pewno, że warto, bo wiadomo, że te 500 zł to trochę człowieka podniesie, tak? Standardowo, że tak powiem. Nie wiem, warto czekać, pieniążki się przydają. Oczywiście. Na co? Na wszystko. O. Ile pani ma dzieci? Dwoje. No to jest na co. Oczywiście. Spokojniej było w nowo otwartym punkcie MOPS-u w Rynku, gdzie praca przebiegała sprawnie i bez kolejek. Tutaj mogą zgłaszać się osoby, które ubiegają się o pieniądze na drugie i kolejne dziecko. Najwięcej kolejek dyrekcja MOPS-u spodziewa się jednak przy ulicy Poselskiej. Tam bowiem zgłaszają się osoby ubiegające się o pieniądze już na pierwsze dziecko ze względu na niskie dochody. Takich osób, które od lat korzystają ze świadczeń rodzinnych, jest około 4,5 tysiąca. No, myślę, tak jak co roku przyjdą do nas tutaj, no, częściowo z przyzwyczajenia, częściowo po to, żeby im pomóc przy wypełnianiu wniosków. Zakładamy, że te 3 miesiące to na pewno dla nas będzie czas wytężonej pracy. Szacuje się, że w Legnicy osób uprawnionych do skorzystania z rządowego programu jest około 6 tysięcy. Blisko 50 osób, które przyszło złożyć wniosek do programu 500+, pojawiło się jeszcze przed godziną 7 przed Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Głogowie. Ruszyło tak, jak miało być. Wszystko nam zadziałało, cały system zadziałał, oprócz tam drobnych rzeczy, które są do naprawienia już w trakcie, ale jeżeli chodzi o przyjmowanie wniosków, wszystko zadziałało. Z godziny na godzinę na korytarzu przybywało ludzi. W kolejce trzeba było spędzić kilkadziesiąt minut. Pytałem ludzi, jak to wygląda, mówią, że no troszkę jest ciasno, bo no taki budynek, ale jest to usystematyzowane poprzez ten system kolejkowy, także większego problemu nie ma. Przygotowania do programu Rodzina 500+ w Głogowskim Ośrodku Pomocy trwały przez kilka ostatnich tygodni. Przygotowaliśmy pomieszczenia, wyremontowaliśmy, umeblowaliśmy, zakupiliśmy komputery, system kolejkowy, przygotowaliśmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, bo tam właśnie będzie załatwiać się te sprawy. Pracownicy MOPS-u w Głogowie spodziewają się, że w sumie złożonych zostanie blisko 6 tysięcy wniosków. Pierwsi klienci pojawili się w Polkowickim Ośrodku Pomocy Społecznej tuż po otwarciu, ale długich kolejek nie było. Wnioski przyjmowane są w 3 pokojach od godziny 8 do 17. Można je było pobrać już od połowy marca, także w przedszkolach i żłobku.
przyszłym tygodniu spodziewamy się informacji o tym, ile osób złożyło wniosek już do tej pory przez internet. I ja mam nadzieję, że właśnie ludzie będą korzystali z tej formy możliwości złożenia wniosku. Spodziewamy się około 600-700 wniosków, to jest 2,5 tysiąca świadczeń. Jak widać, liczba złożonych wniosków rośnie lawinowo. Statuetka Żonkila dla prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego. Wyróżnienie jest przyznawane osobom oraz firmom, które w sposób szczególny wspierają lubińskie hospicjum. Statuetkę prezydentowi wręczył Zbigniew Warczewski, prezes Stowarzyszenia Palium w Lubinie. Współpracę z hospicjum włodarz miasta rozpoczął w 2002 roku. Robert Raczyński uważa, że kluczową rolę podczas wspierania placówki ma nie tylko on, lecz przede wszystkim mieszkańcy miasta. Ja myślę, że to chodzi tak naprawdę o wymiar społeczny i wymiar szerszy. Chodzi o nie wyróżnienie mnie, tylko tak naprawdę chodzi o wyróżnienie mieszkańców Lubina, bo to jest hospicjum, które działa dzięki darowi mieszkańców Lubina w największym wymiarze, w największym stopniu. To oni łożą poprzez swój 1% czy poprzez bezpośrednie darowizny. Statuetka Żonkila, którą otrzymał Robert Raczyński, to 13. wyróżnienie przyznane w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Pan prezydent był z nami już od 2002 roku i też był takim w okresie biedy, to propagował naszą działalność, przeznaczając jedno pobory na rzecz stowarzyszenia. Potrzebę pomagania innym wynosi się z domu, twierdzi Robert Raczyński. Jeśli mama czy ojciec nie ukształtowali w takim kierunku, żebyśmy byli wrażliwi na drugiego człowieka, ja dalej się czuję sztubakiem. Przyznam szczerze, że mimo skończonych ponad 50 lat, dalej jak widzę kobietę wchodzącą do autobusu, mimo że ma 19 lat, staje automatycznie, ustępuje jej miejsca. Statuetkę, która wręczana jest wyróżnionym osobom, zaprojektowano kilkanaście lat temu. Przedstawiony na niej żonkil to symbol opieki paliatywnej, który znakomicie obrazuje działalność lubińskiego hospicjum. Zobaczmy, co jeszcze w dzisiejszych wydarzeniach. Latający spodek nad miastem. Kiedy wyjrzałem przez okno, zobaczyłem UFO. Dziuple samochodowe rozbite. Te samochody były kradzione na terenie Polski, Niemiec i Czech. Pojawił się tylko na chwilę, wprawiając świadków tego zdarzenia w osłupienie. Nad blokami przy ulicy Topolowej w Lubinie na kilkanaście sekund zawiózł niezidentyfikowany obiekt latający. Wstrząsające zjawisko udało się zarejestrować jednemu z mieszkańców. Mężczyzna pozostaje pod opieką psychiatrów, boi się wychodzić z domu. Sprawą zajęło się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Osiedle Polne w Lubinie do niedawna było spokojną okolicą, ale od kilku dni wśród przerażonych mieszkańców panuje zmowa milczenia. Ludzie nie chcą wypowiadać się przed kamerą, jednak wiele osób potwierdza, że kilka dni temu widzieli latający spodek. Bezpośredni świadek zdarzenia, który ze względu na dobro prowadzonego śledztwa musi pozostać anonimowy, tak relacjonuje przebieg wizyty obcych. To się stało w środę. Byłem w domu, zaniepokoił mnie dziwny hałas z podwórka. Kiedy wyjrzałem przez okno, zobaczyłem UFO. Wisiało nad wieżowcami, na wprost mnie. Szybko wyjąłem telefon i zacząłem nagrywać. A teraz nie mogę spać i jak zasnę, to śnią mi się koszmary. Boję się, że oni po mnie wrócą. Specjaliści z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Lubinie badają sprawę i radzą, jak zareagować, gdyby sytuacja się powtórzyła. Jeżeli do końca nie mamy pewności, co to za obiekt, proponuję nie zbliżać się i nie podchodzić, nie dotykać. Od tego są oczywiście służby powiatowe, służby miejskie, między innymi policja, straż pożarna. To są służby, które są przygotowane na każdą sytuację. Choć dowody na istnienie UFO i jego wizytę w Lubinie są niezbite, wielu mieszkańców podchodzi do tematu sceptycznie. Czy uważa pani, że kosmici i UFO istnieją naprawdę? Nie wiem. Nie. Chociaż może coś tam jest. Gdzieś tam w kosmosie. Nikt tego nie zbadał i nie są zbadane wyroki Boże. Nie. Dlaczego? Nie jest udowodnione. Nie wiem. Przyjazd do miasta zapowiedziało już Stowarzyszenie Fanatyków Obcej Cywilizacji z Warszawy. Jego członkowie planują rozbić obóz na dachu jednego z wieżowców, gdzie będą oczekiwali na kolejną wizytę przybyszów z kosmosu.